Siemaneczko widzowie, z tej strony Góral, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagramy sobie Hunter Assassin, to będzie gameplay. No i co, chyba przechodzimy do gry, ale nie wiem, w sumie na Sklepleju miała dobre opinie, więc... O takie ło miała opinie. Chyba 4. Ileś, więc powinna wam się z tym spodobać. Robi Games, Assassin Studios. A ja już to sobie w to trochę pograłem. Patrzcie, tutaj jest takie coś, Price Room. I to jakby na mapach czasami są klucze i trzeba zebrać 3, żeby odblokować takie sejfy, 9 i wybierasz. I tam są i klejnoty, i ten, i postaci właśnie. Ja tu odblokowałem jedną postać z tych kluczy, a tutaj kupiłem za 1000. Teraz będzie dopiero za 5. Oj, coś się reklama włączyła. Nie chcę reklam! Już 2 minuty prawie na wstęp jest. Dobra, zaczynamy. Pokażę wam, o co chodzi w tej grze. Jesteśmy takim typkiem, właśnie ja sobie wybrałem, co w los mam. I zabijamy ludzi z pistoletami. Te białe to jest jakby ich takie pole widzenia. I nie można w nie wejść, bo będą z ciebie strzelać. Właśnie, wyłączę Wi-Fi, będzie lepiej. Tu nie ma żadnego klucza. Widzicie, strzelają, jak tego zauważę. Dobra, to ja chyba nazbieram tych kluczy 3 i wtedy wracam po cięciu. O, zabili mnie i wypadają takie klejnociki. Mam już 2 klucz. Zaraz będzie 3, może tam wam to przyspieszę. No i co, i będzie git nam. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Dobra, koniec tej napcy, jest 3 klucz. Tutaj się pozabijamy szybko. Dobra, zabici. I teraz wam pokażę właśnie, o co chodzi z tym. Tak, tak. Widzicie, Best Price to jest ta chyba babka. No właśnie, do biegania, ale niestety jej nie wylosowałem. No i co? Chyba wszystko wam pokazałem w tej grze. No tutaj jeszcze, no. Jak będzie 5000, to po prostu wylosujesz z tych wylosuję z tych postaci jedną i tyle będzie. No i co? Chyba po prostu pa widzowie.